Pierwsze starcie w kategorii 77 kg w formule MMA odbędzie się między Artur Ciastek Pawlak. A jego przeciwnikiem jest Marcin Pawłowski. Proszę Państwa, w narożniku niebieskim ten zawodnik ma na swym koncie dwa zwycięskie pojedynki w oktagonie w zawodowej formule MMA. W ostatnim pojedynku brutalnie znokautował rywala już w drugiej minucie starcia. Reprezentant Gracie Barra Shark Łódź, Artur Ciastek Pawlak! Na narożniku czerwonym to jego trzeci zawodowy pojedynek w oktagonie. Dwukrotnie zwyciężał, odprawiając rywali w pierwszej rundzie każdej z walk. Reprezentant MRS Team Katowice, Marcin Pawłowski! Pojedynek odbędzie się na dystansie 3 rund po 5 minut. Nad starciem czuwa Grzegorz Skibniewski. Ha, 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 ha.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy na kolejną galę Spartan Fight 3. Jesteśmy w Kielcach. Dla Państwa rozpoczynamy dzisiejsze wydarzenie. Komentować będą Krzysztof Kułak i Michał Stanisławski. Zapraszamy. Przed nami pierwszy pojedynek. Artur Pawlak kontra Marcin Pawłowski. Zawodnicy o bardzo podobnych rekordach. Teraz pierwszy mocny atak tutaj Marcina Pawłowskiego. To zawodnik mający czerwone taśmy przy rękawicach. Artur Pawlak, taśmy niebieskie, trzymanie nogi na wysoko. Jest tutaj próba gilotyny. Ciasno będzie w stanie wyciągnąć właśnie zawodnika z Gracie Barra, który w tym momencie dominuje. Jeszcze próby dokręcenia, nie ucieka z tej pozycji. Tutaj próbuje wepchnąć rękę pod pach, oczywiście osłabić uchwyt i te trzymanie czysto za głowę, natomiast jest to pozycja, w której traci dużo sił i chyba lepiej byłoby się z niej wycofać. Bardzo dobrze złapał głowę zawodnik z Gracie Barra. No, obalenie. Spokojnie broni się w stójce, widać, że tutaj nie reaguje na te podcięcia, próby haczenia. Duża rzesza kibiców z Łodzi, tutaj głośno dopingowany Artur Ciastek Pawlak. Wspaniałe widowisko, jak dotychczas półtorej minuty. Tak, cały czas w duszeniu, no broni się tutaj przed tą próbą obalenia Artur, przypomnę. Walka zakontraktowana na dystansie 3-5-minutowych rund. Teraz wyniesienie, efektowny slam w wykonaniu Pawłowskiego. To są zawodnice w kategorii do 70 kg. I uwolnił właśnie głowę rzutem, tak zwanym slamem. Po slamie wyciągnął głowę z uchwytu gilotynowego. Tak, widać, że cały czas pracuje, próbuje w parterze przejść tą otwartą gardę Pawlaka. Wyższy jest troszkę od swojego przeciwnika. Teraz próba założenia gogoplaty, ale tutaj skręca się jednak do kimury. Tak próbuje tutaj bronić się właśnie takim wyjściem dźwigniowym i to się udaje Arturowi. Po raz kolejny głowa powędrowała pod pachę i właśnie wywolni obaleniami próbuje rozwiązać pojedynek zawodnik z Katowic. Tak bardzo spokojnie broni się tutaj oparty o siatkę klatki. Gdzieś wycofane biodra. Widać, że no jeszcze nie wszedł na ten odpowiedni poziom walki. Szuka dopiero metody na dobrze i często tutaj właśnie próbującego obalać Marcina Pawłowskiego. Tym razem zmiana. Jest efektowny rzut, no taki rzut biodrowy przez nogę, ale kontra, zajście za plecy i w dogodnej sytuacji Artur Pawlak. Wyszedł z opresji zawodnik z Katowic. Udało mu się podnieść plecami po klatce. Nad wszystkim czuwa sędzia główny Grzegorz Skibniewski. Tak, ten atak mógł się podobać. Bronił się drugo przed tym obaleniem, ale tutaj efektowny rzut i kontra później w płaszczyźnie parterowej, zajście za plecy. Przez moment w opałach był zawodnik z Emers Team Katowice, jednak udało wrócić się do stójki. Tak, wspominaliśmy, że Artur Pawlak wygrał na gali Spartan Fight 1. Tutaj efektownie i szybko w Chorzowie uporał się z Raimundasem Sinicą. Już po dwóch minutach rundy pierwszej zmasakrował swojego rywala ciosami. Jak na razie brakuje troszkę wymian, próby kopnięcia w wykonaniu Artura, ale są to ataki nieskuteczne. Widać, jak wiele kosztowało tych zawodników praca w kontakcie, w krótkim zwarciu. Teraz kombinacja ciosów. Lewy, prawy dochodzi do celu. Prawy podbródkowy i koniec pojedynku. Ależ efektownie rozpoczął dzisiejszą galę Artur Pawlak. Widzę, że dresz emocji. Krzysiek, przebieg ci po karku. Chyba chciałbyś wejść do klatki i pokazać, jak należy uderzać w takim stylu, w jakim zrobił to Artur Pawlak. Bardzo celny podbródkowy posłał na deski. Tu jeszcze w powtórce widzimy
Tak, zobaczmy jeszcze raz, to ten porządkowy odciął prąd. No tutaj sędzia bardzo sędzia szybko, dynamicznie wszedł w akcję, by nie doszło do kontuzji. No taki jest MMA, tego oczekują kibice, efektownych, szybkich pojedynków, nokautujących ciosów. I jeszcze w pięknym stylu zakończyła się nam pierwsza walka. Zawodnik cieszy się z wygranej, zasłużenie. Było co oglądać. No próbował, robił co mógł Marcin Pawłowski. No niestety nie sprostał tutaj swojemu przeciwnikowi. Początek obiecujący, ale to jest zawodnik perspektywiczny. Przed nami oficjalny werdykt. Pierwszą walkę na gali Spartan Fight 3 w Kielcach wygrywa Artur Ciastek Pawlak. Rzesza kibiców, na pewno dodało to skrzydeł zawodnikowi, który słyszy swoich kibiców. Pamiątkowe zdjęcia, puchary, no ciekawie, efektownie rozpoczyna się gala Spartan Fight 3 w Kielcach. Przed nami jeszcze 6 nie mniej ciekawych pojedynków. Nie zabraknie emocji. Krzysiek, cały czas spoglądam na ciebie i wydaje mi się, że chciałbyś wrócić do klatki. Chciałbyś pokazać jeszcze